Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry. Witamy w Ocicach. Kolejny odcinek drogi oddajemy do użytku. Tak, oddajemy tą inwestycję wspólnie, wykonywaliśmy ją wspólnie z gminą Bolesławiec. Jest to kolejny etap zawinięcia pewnego pieścienia pewnych zadań. Chcemy przede wszystkim remontować i prowadzić inwestycje na drogach, które mają bardzo duże znaczenie dla powiatu. Tak jak w przypadku Schetynówki robiliśmy odcinek czy drogę łączącą powiat polkowicki z Bolesławcem, a więc nowe zagłębie stare ze starym, a być może już niedługo jeszcze nowszym zagłębiem. Tak i te wszystkie inwestycje właśnie polegają na tym, żeby one były pewnym kołem zamachowym rozwoju gospodarczego, bo teraz inwestor, dla inwestora nie jest problemem telefon, kanalizacja też jest mniejszym problemem, natomiast zawsze patrzy na stan dróg, a to powoduje, że gminy i powiat ma podatki, ale również ludzie mają zatrudnienie. No ale ten odcinek nie jest zbyt imponujący, to niespełna kilometr. No tak, ale to jest też, trzeba mierzyć siły na zamiary. Akurat budżet powiatu stać na, przy wsparciu gmin, stać na taki, a nie inny odcinek drogi, a tych zadań jest sporo. W poprzedniej kadencji wybudowaliśmy ponad 60 km dróg, to też mówi o tym potężnym wysiłku. Musimy pamiętać również o tym, że mamy dwie Schetynówki. Jedna właśnie w gminie Gromadka, a drugi w mieście Bolesławiec. Miejmy nadzieję, że małymi krokami uda nam się w końcu te wszystkie drogi wyremontować i zrobić piękne nowe drogi. Ja powiem w ten sposób, że to nawet nie małymi drogami, bo 60 km dróg w ciągu 4 lat, jak to było w zeszłej kadencji, to jest naprawdę już spory krok, to nie jest kroczek. Czyli jesteście Państwo zadowoleni? Jesteśmy zadowoleni, olbrzymią wagę przywiązujemy do poprawy bezpieczeństwa na drogach użytkowników dróg i jest to żelazny element każdego budżetu powiatu, to są inwestycje drogowe. Cieszy przede wszystkim współpraca samorządów. To jest chyba najważniejsze w tej całej sprawie. Tak, tutaj bez wsparcia samorządów, tak w przypadku Schetynówek, bo każda złotówka wyłożona przez samorządy to jest następna złotówka z budżetu państwa. A więc ilość tych odcinków dróg jest do wykonania, można po prostu wykonać więcej. Natomiast w przypadku samorządów gminnych one również doceniają i mają tą świadomość, że tak naprawdę drogi powiatowe są krwiobiegiem, są nerwem, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy, o przemieszczanie się i ludzi, i transportu, środków produkcji. Miejmy nadzieję, że spotkamy się przy odbiorze następnej inwestycji drogowej. Już niedługo. Na pewno spotkamy się. Dziękuję.